Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku pokażę Wam, jak wykonać zadania migawki Cerbera. Więc dostaliśmy 9 zadań, aczkolwiek chyba jest ich trochę więcej, zobaczymy. No i będziemy kontynuować nasze przygotowania do walki z Zeusem, bo chyba na taką się zapowiada. No i dzisiaj będziemy rozmawiać z Cerberem. Jak widać, coś będziemy musieli dla niego zrobić pewnie. Więc nie będę dłużej wydłużał tego wstępu, bo jest to niepotrzebne. Lecimy wykonywać te zadania. Okej, więc jesteśmy już w meczu. No i standardowo, tak jak w każdym z tych zadań, na początek musimy skontaktować się z Cerberem, używając naczynia wróżebnego. Ponownie możecie użyć dowolnego z czterech dostępnych na mapie. Ja postanowiłem użyć tego tutaj w zaświatach. Więc powiedzmy, co nam ma do powiedzenia. Ale zniknie to powiadomienie. Nic nam nie miało. Lecimy. Lecimy. Hej. Witam serdecznie. Cerber na linii. Zeus kazał mi dokopać się do informacji na temat twoich poczynań. Mogę zignorować to polecenie, o ile mi pomożesz. Mój pan powierzył mi potężny artefakt. Niestety jednak uległ on zagubieniu. Bądź grzecznym pieskiem, przynieś artefakt. Jeśli nie, powiem Zeusowi, co tu wyrabiasz. No dobra. Lekkim problemem, ale pogadaliśmy. Musimy mu pomóc znaleźć jakiś artefakt, żeby nas nie wydał Zeusowi. No dobra. Kolejne zadanie. Zlikwiduj kogokolwiek, by sprawdzić, czy nie ma artefaktu. Musimy zrobić 20 eliminacji na kimkolwiek. Ale fajnie by było mieć do tego broń. No dobra. Dobra. Pociąg. Patrzmy. No, zalicza się, dobra. I po prostu musicie... Aha. Wykonać 20 likwidacji. Z tym, że po prostu... Prawdopodobnie... Zaraz to zobaczymy, twierdzę, ale... Prawdopodobnie... boty, NPC, bossowie również będą się do tego zaliczać. Teraz to sobie zobaczymy. Ok, więc przyzwijmy Hadesa. No i jak widzicie, głosy również się do tego zaliczają. Na spokojnie. Ale on może mieć te moce boskie, olimpijskie. Dobra. Okej,
trochę mi się amunicja kończy. Dobra. Mamy to. Robione. I mamy teraz... Okej. Teraz zobaczymy. Okej. Czekajcie chwilę. Dobra. Zobaczmy co dalej. Okej, czyli teraz mamy 4 zadania aż. 3 na etapie czwartym. Na etapie trzecim. I jeden etap opcjonalny 4 z 9. Te zadania, te 3 odnoszą się do tego, że musimy udać się w określone miejsca na mapie. Tyle, że nie są one oznaczone, musimy się domyślić ich z opisu. Natomiast tutaj mamy to zadanie. Konaj, Aresa i Zeusa, to oni zabrali artefakt. Czekajcie. Trzeba zabić obu, czy tylko jednego? Dobra. Dobra, to widzimy się po cięciu i zobaczymy, jak to wykonamy. Okej, więc witam was w kolejnym meczu i postanowiłem, że zaczniemy od tych zadań etapu trzeciego. Zaczniemy od tego. Nie zostawiłem go, aby pod tym wiatrakiem z widokiem na Styx. To zadanie odnosi się do tej oto tutaj lokacji. Tak, widzicie, tutaj mamy wiatrak i mamy jego widok na Styx. Więc udajmy się tutaj. Zobaczmy, czy po prostu mamy tu przyjść. Czy może jeszcze coś zrobić, aczkolwiek widzę, że tu gracze też są. Okej. Okay. Okej. Okay. Coś mamy. Widzicie, wykonało się to zadanie. Teraz mamy wykop artefakt przy innym wiatraku. To najpierw... Rzeczy ważne i ważniejsze. Dobra. Wejdźmy na dół. Jeszcze tą skrzynkę. Weźmy pistolet. Dobra, więc wykopajmy to. Ja zabawka. Aha, czyli to nie był ten artefakt. To była tylko jego zabawka. Dobra, więc lecimy dalej. Kolejny etap. Zajmiemy się tym. Jeszcze ten będzie lepiej, bliżej. Czyli mamy w kwadratowym nawiasie. Zostawiłem go przy śniegu, gdzie zakopują też smaczne kości. Więc dobra, widzimy się już na miejscu. Jakby ktoś jeszcze pytał, to miejsce z tego wiatraka, przy którym teraz byliśmy, to jest o tutaj. Tutaj macie posępne przejście. Tutaj jest ten domek i to jest właśnie tutaj. To miejsce. A teraz lecę dalej. Okej, więc zbliżamy się już do tego miejsca. No i jest to tutaj, ten oto cmentarz. Znajduje się on o tu. One już nawet przeze mnie. Chodźmy wykopać artefakt. Podobno się tutaj znajdujący. A jednak to znowu psia zabawka. No dobra. Więc skoro to nie było tam, nie było to tu,
Okej. To zostaje nam ostatnia opcja. A może... Cię? Pozostaje nam... Pozostaje nam... Ostatnia opcja. Jeszcze raz, ktoś przyjdzie, to chyba wyjdę zaraz z ciebie. Została nam ostatnia opcja, czyli a może na trawiastej wyspie pośrodku wszystkiego. Miejmy nadzieję, że tam już ten artefakt będzie i że nikt mnie już nie zaatakuje. Widzimy się na miejscu. Jesteśmy już prawie na miejscu i powinna to być ta oto wyspa. Także trzeba jakiegoś powodu jej nie zalicza. Zobaczmy może tą. O, to jest ta wyspa. I tu macie wyspę z świątynią Awatara. I tu jest taka mniejsza wyspa, jest ona dokładnie mówiąc. Okej, tutaj są splecone slajdy, szermier przesady. Tutaj jest biom boski, tak powiem. I mamy artefakt na wyspie. Albo znowu zabawkę. I jednak zabawka. Dobra. Mamy dalej, także chcesz zobaczyć. Okej, okay, czyli ten etap opcjonalny po prostu przestał być aktywny. Nie wiem, czy wykonał się samodzielnie, wątpię. Czyli prawdopodobnie, jeżeli chcecie go zrobić, to musicie go zrobić w pierwszej kolejności. A dopiero potem te szukanie właśnie tych trzech miejsc. No, czyli najpierw musicie udać się na Zeusa albo Aresa, lub obu, nie wiem. A dopiero potem przeszukiwać te miejsca, więc jeszcze raz. Pierwsze miejsce jest tu, tutaj macie ten wiatrak. Drugie miejsce znajduje się tu. Jest ten cmentarz. No i trzecie wyspę, trzecie miejsce to jest tu, tylko że to nie jest ta wyspa, tylko jest to ta mniejsza wyspa. Ta malutka. A teraz musimy porozmawiać z Hadesem. Więc lecimy z nim porozmawiać. Dobra, więc zbliżamy się już do tego naczynia. Zobaczmy, co nam ma do powiedzenia Hades. Witam serdecznie. Witam teraz. Serdecznie. Hadesem. Hades wzywa. Przyznam, że pomoc Cerberowi była miła z twojej strony. Zabrałem ten artefakt Cerbera na przechowanie na czas burzowego nastroju Zeusa.
Odkryłem, że utrata artefaktu uczyniła go nerwowym, desperowanym, by go odnaleźć. Zostawię na tobie zapach tego artefaktu. Złóż wizytę Cerberowi, pobaw się z nim. Gdy się wyżyje, odnajdzie twój zapach i podąży twoim tropem. Okej. Okay. I teraz mamy... Pokonaj Cerbera, by zyskać jego zdolności tropienia. Dobra. No to... Idziemy się już Cerbera. Wtedy z nim zawalczymy. Więc jesteśmy już... przy posępnym przejściu. Musimy teraz wylądować, trochę się roić, wyeliminować rzeczy, które mogą nam przeszkadzać, albo ludzi, które mogą nam przeszkadzać. No i możemy wtedy walczyć z Cerberem, więc żeby tego wam oszczędzić, to pewnie trochę potrwa. Widzimy się, jak już będę walczył z Cerberem. Okej. Witam was po cięciu. Tutaj mamy Cerbera. Teraz po prostu go zabijmy. O kurde. Lecie. Też tak umiem. Weźmy to. To. I teraz mamy kolejne zadanie. Podążaj za zapachem i zbierz artefakt. Okej. Okay. I musimy udać się w tamtą stronę. Więc widzimy się już, jak tam dojdę. Teraz zbliżamy się już do tego miejsca. Jeszcze słychać walkę, ale widać już cel. Dobra. Chodźmy po ten artefakt. Bierzmy go. Dobra. Są dopiero ślady. Podążamy za śladami. Bierz artefakt. Aha. Aha, że tym artefaktem... Tym artefaktem była jego piłeczka. Oczu. Return the artifact to Cerberus Doghouse. Nie przetłumaczyli tego. Da, czyli musimy zwrócić ten artefakt do budy Cerbera. Nie będę tego komentował. Widzimy się na miejscu. Dobra, jesteśmy z powrotem w posępnym przejściu. Szukamy teraz jego budy. U góry, dobra. Tu jest. Wróćmy artefakt. Dobry pies, twoje sekrety są ze mną bezpieczne. Użyj naczynia wyrzemnego, by porozmawiać z wyrocznym. Okej. Okay. Dobra. Widzimy się przy naczyniu.
w takim wypadku. Dobra, jesteśmy w naczyniu wróżebnym. Rozmawiajmy z tą wyrocznią. Zeus ma wielu wrogów. Niektórzy chcieliby walczyć. Znajdź Gorgonę. Pokaż jej słowa Zeusa. Dołączy do sprawy. To tyle. A czy przypadkiem Meduza już po prostu nie chciała walczyć? Czemu moją mamę nagle przekonywać? Cokolwiek. Zgaduję, że to nie będzie tak, że my przyjdziemy i ona powie od razu: dobra, wchodzę w to. Dobra, wejdźmy. Chodźmy do lobby i wtedy sobie pogadamy. Więc witam was w lobby. Z powrotem. Nawet nie dostałem ekranu, że otrzymałem nagrodę. A otrzymałem nagrodę, bo otrzymałem. Czekaj. O. Kolejną insygnię. Tym razem insygnię Cerbera. Czyli potwierdza się to, co ostatnio mówiłem, że prawdopodobnie uzyskamy insygnię wszystkich bogów. Mamy już 5 takich insygni. Teraz jeszcze nam brakuje insygnia Meduzy, Gorgony, zwał jak wał. Jeszcze kogoś? I pewnie Posejdona. Jeżeli w ogóle będziemy go werbować do sprawy. Cokolwiek. Więc to były te zadania. I nie wiem, jak je mam skomentować, bo okej, fakt, że tamte jedno zadanie nie zostało przetłumaczone, to można przeboleć. To jest taka pierdoła, że to już czepianie się do tego jest no takim po prostu czepianiem się, żeby się czepiać. Nie rozumiem całkowicie, czemu te jedne zadanie dodatkowe było jako dodatkowe. Nie rozumiem tego, czemu nie mogli po prostu tego zrobić jako normalny etap czwarty. Założę się, że będzie dużo osób takich jak ja, które najpierw zrobią, udadzą się w te 3 miejsca, a potem będą chcieli zabić tego Zeusa albo tego Aresa, czy tam ich obu. I nagle będzie ząg, bo się okaże, że te zadanie już się stanie nieaktywne. Jakby okej, jest napisane, że ono jest dodatkowe. Ale no nie rozumiem tego, czemu ono jest dodatkowe, a nie mogło być po prostu zwykłe. No i czy po wykonaniu najpierw tego dodatkowego, co, te 3 tutaj znikają? Chyba, że to jest na przykład na zasadzie, że jak ktoś nie umie znaleźć tych miejsc, to se może zabić Zeusa, Aresa i omija tamte etapy. To też jest trochę... No i tak zmniejszyli ilość tych zadań, bo w poprzednich migawkach mieliśmy ile? W pierwszej migawce mieliśmy 14 etapów, w kolejnej 15, a teraz nagle 9. Mogli i tak se darować te jakieś zabawy. No ale... Nie wiem, jakoś nie pasuje mi to, że tym wielkim artefaktem okazała się być zwykła piłka. No dobra, niby udało się sprawić, że Cerber nie powie Zeusowi, co my robimy, ale nie wiem, jakoś mam mieszane uczucia. No i tak jak mówię, ten fakt, że gaduję, że my będziemy musieli teraz Meduzę przekonać do naszej sprawy. Przecież Meduza już teraz chce walczyć z Zeusem. Jeżeli nawet już z nim nie walczy, gdzie ona jest? No. Bez wytchnienia próbuje pomścić śmiertelników pokrzywdzonych przez bogów. Czemu moją mamę nagle przekonywać? Nie wiem, jest... Zaczyna mi to źle wyglądać i coś czuję, że... Tak jak te zadania się świetnie zapowiadały, tak...
pysko siądzie totalnie. I skończy się na... na totalnej klapie. No ale zobaczymy, jak to będzie. Nie będę, powiedzmy, już teraz tutaj wydawał jakichś wyroków, bo może się okaże, że będzie dobrze. Ale... ale zaczyna mi się to nie podobać. Więc to były te zadania. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie coś po sobie. I widzimy się w kolejnych materiałach. Na razie.